Wyłonił się ten Sejm, jest 29 partii, największym klubem jesteście wy, Unia Demokratyczna. Potem powstał rząd Olszewskiego. Jak się przez te pół roku zmieniał wasz stosunek w Unii do tego rządu? Potem ostatecznie pan złożył wniosek o wotum nieufności. Znaczy w Unii Demokratycznej była wyraźnie takie dwie optyki. Jedna optyka była taka, że trzeba szukać porozumienia z Olszewskim po to, ażeby, no bo to jest pierwszy demokratyczny rząd, jaki powstał, prawda? Znaczy wyłoniony przez pierwszy wolny Sejm. W związku z tym, że jak jest pierwszy demokratyczny rząd wyłoniony przez pierwszy demokratyczny Sejm, to trzeba go traktować w pewien szczególny sposób, to trzeba się z nim jakoś próbować porozumieć. No i Mazowiecki rozpoczął negocjacje w imieniu Unii z Olszewskim. To jest długa historia i dużo by o niej opowiadać, strasznie śmieszna. Bo Mazowiecki, czyli najwolniejszy człowiek, jakiego poznałem w swoim życiu, przychodził z tych negocjacji, siadał na posiedzeniu prezydium Unii kompletnie wyczerpany i mówił: Boże, jakiż on jest powolny. A Olszewski. No tak. Ja to widziałem na własne oczy, tak? To było strasznie śmieszne. Tak? I Olszewski go zwodził po prostu cały czas i przetrzymywał go tam całymi godzinami w tej kancelarii, ponieważ Olszewski był pod wpływem radykałów od Macierewicza, że żadnych tam nie należy robić porozumień. I przekonywali go Mazowiecki, przekonywał go Kaczyński, prawda? Bo Kaczyński bardzo chciał tego porozumienia. Kaczyński też uważał, że ten rząd powinien zdobyć szerszą podstawę i działać przez dłuższy okres czasu. To było irracjonalne kompletnie i z perspektywy czasu brzmi jak bajka o Królewnie Śnieżce i krasnoludkach, bo to demokratyczna polityka normalna tak nie wygląda. Ale Olszewski to był ten wyjątkowy premier, który miał większość parlamentarną o tak po prostu, prawda? To znaczy mógł wybierać, bo to był, miał ten status pierwszego rządu, prawda? I pierwszego premiera już po demokratycznych wyborach i wszyscy w gruncie rzeczy byli gotowi z nim współpracować w taki czy inny sposób, prawda? Miał większość na pstryknięcie, ale za nic na świecie nie chciał tej większości. Robił wszystko, żeby większość nie powstała. To jest tak śmieszne, że w kategoriach politycznych sobie to trudno wyobrazić w ogóle. Tak było naprawdę. Więc... Pan się sprzeciwiał tym negocjacjom? Ja się sprzeciwiałem tych negocjacjom chyba najostrzej w Unii. To znaczy byłem jastrzębiem antyolszewskim w tej sprawie. To znaczy ja uważałem po kilku pierwszych posunięciach Olszewskiego, że to jest rząd, który będzie dramatyczny, jeśli chodzi o elementarną organizację państwa. Znaczy, że on... To nie, dużo by o tym mówić, jak mnie pan pyta, dlaczego, to ja będę musiał mówić 20 minut, prawda? Więc jestem to w stanie szczegółowo uzasadnić, prawda? Ale że to jest rozkład generalny i krótko mówiąc, to jest rząd, który powstał trochę przez przypadek. Ten rząd trzeba w trybie wotum nieufności usunąć, powołać rząd z naszym udziałem, to znaczy przeciągnąć część partii prawicowych popierających Olszewskiego na naszą stronę i powołać rząd Unii Demokratycznej, a nie podpisywać się pod rządem Olszewskiego i błagać Olszewskiego, żeby nas chciał wziąć do rządu, tak jak to robił Mazowiecki. Bo Mazowiecki już tam chodził naprawdę prosząc, weź nas. Już nawet nie chcemy żadnych funkcji w rządzie, ale poproś nas, żebyśmy byli twoją większością. To tak pulsowało, prawda? Nie wiadomo było, czy jeszcze negocjuje się, czy się nie negocjuje. Więc no jak się to wszystko, jeżeli się okazywało, że przez pół roku Mazowiecki ze swoją optyką nie był w stanie działać nic, no to ja namówiłem, ja napisałem sam na własną rękę ten wniosek o odwołanie rządu Olszewskiego i namówiłem Geremka, żeby dał placet na to, tak, żeby mi pozwolił zbierać podpisy i zanieść to do marszałka bez określenia terminu, w którym on będzie głosowany, żeby to leżało u marszałka jako taka, tak, że jest miecz Damoklesa, że może coś Olszewski zmieni stanowisko, jak zobaczy, że naprawdę leży wotum nieufności u marszałka i tak dalej. A to było już po pomyśle z lustracją. To tak się złożyło. Koincydencja, prawda? Jest czasowa taka, że wniosek był chyba złożony w dniu, w którym była uchwała o Korwina. O lustracji. I te dwie rzeczy nabrały potem takiej koincydencji. To się stało częścią prawicowej legendy. Tak. Powody odwołania Olszewskiego były zupełnie inne. Prawda? Premier, który za nic na świecie nie chce większości, prowokuje w naturalny sposób taką sytuację, w której mu ktoś powinien inny zbudować tę większość. No to jest naturalne w demokracji przecież i to, tak. To ja cały czas tłumaczyłem im, prawda, w Unii Demokracji. Właśnie, skoro on nie chce większości, no to my zbudujmy większość, będziemy mieli nasz rząd, a nie jego. Proste, no.
kategoriach demokratycznej rywalizacji to jakiś taki, no powiedziałbym, truizm w dzisiejszej perspektywie patrząc. Dzisiaj to by się nikt nawet nie zastanawiał nad usunięciem takiego rządu, a wtedy to się zastanawiano, czy wolno usunąć pierwszego premiera, no czy wolno złożyć wniosek o wotum nieufności, czy to nie jest hańba. W ogóle straszne rzeczy się działy. To był inny świat. W ogóle dzisiaj sobie to wszystko trudno wyobrazić. No i potem te dwie rzeczy się zbiegły oczywiście, jak pan słusznie powiedział, to znaczy lustracja i odwołanie. I potem się pojawił ten wątek, który pokazał ten sławny film Kurskiego potem, prawda? To znaczy, jak już w momencie, kiedy wiadomo było, że rząd upadnie, bo nie ma większości, że jest wyznaczony termin głosowania, no to w dniu głosowania rano Macierewicz przyniósł te zalakowane koperty, no tak, że Wałęsa, Chrzanowski i Moczulski, prawda? Tak. No, no i to wywołało oczywiście histerię kompletną. No i wtedy się odbyło to sławne zebranie u Wałęsy, które Kurski podpisał, że natychmiast usuwać, dawać premiera jakiegoś nowego, prawda, dziś w nocy. Nie ani dnia już więcej, prawda? Histeria kompletna się rzeczywiście pojawiła po tej umownej naszej stronie. Ja też patrzyłem na tę histerię takimi oczami, prawda? Poparł pan kandydaturę Pawlaka? To ciekawe, wie pan, pytanie, nie chcę skłamać. Wydaje mi się, że się wstrzymałem od głosu, ale musiałby pan to sprawdzić, to łatwo sprawdzić. Nie pamiętam tego. Wtedy paru posłów z Unii Demokratycznej się sprzeciwiło temu, prawda? Aleksander Hall. Hall się chociażby na pewno sprzeciwiał, może poparłem, nie wiem. Pewnie ze względu na jakieś lojalności partyjne tam wtedy głosowałem, ale było jasne, że Pawlak nie stworzy rząd. W związku z tym to jakby było... poparcie Pawlaka było aktem usunięcia Olszewskiego, tak, prawda? Natomiast wiadomo było, że powstanie jakiś inny rząd i jako całkiem młody chłopak, nie mający żadnego doświadczenia w tej materii, dla którego to był jakiś świat znany z książek i z podręczników wyłącznie, zacząłem się kompletnie prawie na własną rękę, zacząłem się bawić w próby stworzenia nowego rządu, tak? To znaczy z różnymi ludźmi rozmawiać o tym, jakby tutaj nie stworzyć rządu, który byłby nasz, prawda? Wszyscy się tego bali strasznie w Unii Demokratycznej, nikt tego nie chciał, prawda? Więc to jest taka zabawna historia. Wy już wtedy jako Unia byliście w miarę dogadani z Kongresem Liberalno-Demokratycznym, tak, Polskim Programem Gospodarczym. Tak. Jak się wam udało dogadać z ZHN-em? Wydaje się, że taki odległy ideowo partner. Dwie rzeczy odegrały rolę, a konkretnie dwie osoby odegrały rolę. Suchocka i Niesiołowski. Znaczy Suchocka, ponieważ znaczy takim głównym, może inaczej, od Niesiołowskiego zacznę. Dlaczego? Dlatego, że Niesiołowski był wtedy przy marszałku Chrzanowskim, no, który był straszliwie ugodzony tym oskarżeniem o agenturalność, prawda, przez Macierewicza. Jak pan zna historię, Chrzanowski podpisał jakiś dokument w celi śmierci, prawda, więc oskarżanie go z tego tytułu i nigdy nie donosił potem, prawda, więc jakby zrobienie z tego w tym momencie takiej akcji jego, że tak powiem, psychicznie zniszczyło, to znaczy Chrzanowski się już nie podniósł nigdy z tego, prawda, to znaczy on miał takie poczucie krzywdy. To był kolega partyjny Macierewicza. Dlaczego w ten sposób został potraktowany? Dlatego, że oni mieli pomysł, że oskarżenie prezydenta, marszałka Sejmu i Moczulskiego, kluczowego dla stworzenia większości o agenturalność, spowoduje, że wniosek o wotum nieufności nie przejdzie. Przecież to był szantaż. Natomiast przy załamanym Chrzanowskim faktycznie negocjacje polityczne w ZHN-ie przejął Niesiołowski. Jak miała pokazać późniejsza historia, przecież Niesiołowski stał się sławnym działaczem Platformy, prawda? I walczącym z PiS-em, jednym z takich kluczowych figur walki z PiS-em, prawda? I ileś tam lat później. Jak się okazało, Niesiołowski był postacią ideowo labilną, prawda? To znaczy nie miał jakichś takich fundamentalnych zahamowań wobec partii liberalnych, skoro potem stał się jednym z kluczowych działaczy partii liberalnych. Niesiołowski przejął te negocjacje tak naprawdę, prawda? I ja pamiętam dokładnie jeden moment i on panu i odpowie na pytanie, dlaczego Suchocka. Ja panu opowiem jedną sytuację, która mi utkwiła w pamięci, a która jest, ta anegdota jest lepsza od długich wywodów na ten temat.
w prezydium Unii Demokratycznej trwają jakieś rozmowy, konsultacje na temat tego, no, kto mógłby być tym premierem, prawda? Jakby tego premiera, czy Mazowiecki strasznie chciał wrócić. To jest podstawowy problem Unii polegał na tym, że wiadomo było, że Mazowiecki strasznie chce wrócić, prawda? Ale nikt nie chciał z Mazowieckim po doświadczeniach tamtego. Wiadomo było, że wokół Mazowieckiego koalicja nie powstanie, a Mazowiecki był przewodniczącym partii. Tak. Patowa sytuacja. Tak. No więc spiskowanie na boku. Co by tu zrobić, żeby jednak nie Mazowiecki i żeby ten rząd mógł powstać naprawdę. I tak pamiętam, że siedzę z Geremkiem, z kimś tam jeszcze w jego gabinecie, nie wiem, Kuroń może był, i mówię, a może Suchocką. A Suchocka była bardzo bliską współpracowniczką Geremka z jednej strony. Geremek ją bardzo lubił, a z drugiej strony była taką, powiedziałbym, katoliczką, która się pokazywała ciągle z biskupami, na jakieś zjazdy katolickie jeździła, taką działaczką katolicką, a z drugiej strony bardzo blisko współpracowała z Geremkiem, więc była jakby obrotowa w tym sensie, prawda? I anegdotka jest następująca. No to ja mówię do nich, to słuchajcie, dobrze, to ja pójdę do ZHN-u i zapytam się, co oni by powiedzieli na Suchocką. Tak. Ale nie mów jeszcze może. Ja mówię, pójdę, sprawdzę, dowiem się przynajmniej, co sądzę. I wychodzę z, to pamiętam dokładnie, wychodzę z pokoju Unii Demokratycznej i dosłownie pod toaletą na korytarzu sejmowej spotykam Niesiąskiego. Mówię, Stefan, zatrzymaj. A to siusiu mi się chce. No zaczekaj sekundę. Mówię, wiesz, u nas jest taki pomysł, żeby Suchocka. Rzucił mi się na szyję, bierzemy. Tak już powstał rząd, bo wiadomo, jak wróciłem, że powstanie rząd. Przez ten rok wasz sojusz w miarę trwał? Tak, bardzo dobrze. Tchaj się bardzo dobrze zachowywał w tej koalicji. To znaczy, ja pamiętam takie momenty bardzo trudne, kiedy pojawiały się jakieś rozdźwięki pomiędzy ZHN-em i Unią, to na wspólnych konferencjach prasowych w Sejmie występowali Geremek z Niesiołowskim z takim zdecydowanym wsparciem dla koalicji parlamentarnej, dla rządu. Prawda? No więc to miało swoje różne potem dalsze perypetie, rzecz jasna, ale generalnie można by powiedzieć, że do momentu, kiedy rząd, dopóki rząd trwał, to ta koalicja była ZHN-u z Unią, która była trzonem tego rządu, była całkiem dobrze funkcjonującą koalicją, aczkolwiek, to trzeba dodać, ona była stworzona, proszę pamiętać, nie przez liderów partyjnych, to znaczy niezadowolony był z nich Szarnowski i niezadowolony był z nich Mazowiecki. I w związku z tym obaj liderzy partyjni patrzyli na ten rząd z niechęcią, prawda? I to zresztą spowodowało, że parę kluczowych inicjatyw tego rządu potem zostało sparaliżowane właśnie przez Mazowieckiego i Chrzanowskiego zgodnie w Sejmie. Więc chodzi o to, że ta koalicja funkcjonowała na dwóch poziomach. Z jednej strony był Geremek i Niesiołowski i ich ludzie, którzy rząd wspierali. Z drugiej strony był Chrzanowski i Mazowiecki, którzy po cichu ryli pod tym rządem, prawda? Więc to trochę tak było. Na przykład kluczowy projekt tego rządu to był inny czas niż dzisiaj, prawda? I przez Sejm nie można było niczego przegłosować. I chodziło o to, żeby w kluczowych kilku kwestiach reform rząd dostał uprawnienie do wydawania dekretów, prawda? Słynna historia. Ja reprezentowałem rząd w tej sprawie. No i Mazowiecki z Chrzanowskim z olbrzymią satysfakcją rządowemu kluczowemu projektowi ukręcili łeb w Sejmie. Otwarcie byli przeciwko. Nawet nie musieli namawiać, prawda? Znaczy bardzo grzecznie, bardzo elegancko, ale to proszę pana, no rząd, dekrety, zagrożenie dla demokracji. Wtedy się po raz pierwszy pojawiło zagrożenie dla demokracji. Ten slogan, prawda? Więc no i w każdym bądź razie pod hasłem rząd chce tutaj tyranię nam wprowadzić, prawda? I chce zagrażać demokracji. Dekrety zostały w Sejmie uwalone. To było do pewnego stopnia katastrofą, dlatego że rząd nie był w stanie przez Sejm przeprowadzić żadnych istotnych projektów reformatorskich, prawda? Dlatego że no, 7 partii, z których zawsze 2 są zbuntowane przynajmniej. No tak. I to dlatego, jak pojawił się wniosek Mariana Krzaklewskiego i Solidarności o wotum nieufności, dlatego nie wszyscy posłowie się stawili na głosowanie? No do tej pory nie wiadomo, czy ten Dyka miał rzeczywiście biegunkę i dlatego... No ale byli inni, którzy mogli przyjść, a nie przyszli. Byli inni, tak, tak, tak. Ale gdyby Dyka przyszedł, to by było. No tak, to by starczyło. Ale tak, ma pan generalnie rację, tak. To znaczy, no, Bełsewicz, prawda, tam jacyś inni, już nie pamiętam kto dokładnie, ale
byli tam tacy, którzy przyłożyli rękę do obalenia tego rządu. A można powiedzieć, to było, problem tego rządu polegał na tym, że on za dobrze wyglądał, tak? Znaczy on budził irytację. Co to w ogóle jest, że to taki rząd jest, prawda? To trochę tak wyglądało. Pan był jako szef Urzędu Rady Ministrów oskarżony w tamtych czasach, w 1993 roku. Buty i arogancję. O, to swoją drogą, to ale był też pan oskarżany o inwigilowanie prawicy. Porozumienia Centrum i innych tam partii. Jak pan się do tego odnosił? On się potem wycofał z tego. Ja nie miałem z tym nic wspólnego, bo to jest problem, strukturalny problem tego rządu Suchockiej polegał na tym, że jak pan wie, elementem kompromisu z Wałęsą po 4 czerwca stało się to, że Wałęsa miał zapanować nad Teczkami. Stąd Andrzej Milczanowski i MSW. Milczanowski, tak, prawda? Wałęsa został zaatakowany i to spowodowało, że Wałęsa chciał mieć kontrolę nad Teczkami i bez kontroli nad Teczkami nie był w stanie zaaprobować żadnego rządu. W związku z tym MSW zostało wyjęte spod kontroli tego rządu. I w tym resorcie, za co w kategoriach ustrojowych do dziś ponosi odpowiedzialność rząd Suchockiej, ale kompletnie poza wiedzą Suchockiej, poza wiedzą członków rządu, działy się rzeczy okropne. Znaczy tam rządził Wachowski, asystent Wałęsy. Tam, jak się dowiedzieliśmy po latach, przecież przeprowadzono operację usunięcia teczki Wałęsy, prawda, bardzo sprawnie. Więc takie rzeczy kompromitujące, więc no i tam się pojawiła szafa Lesiaka, prawda, sławetna. Ja zawsze mówiłem, że tak, za szafę Lesiaka rząd Hanny Suchockiej w sensie politycznym ponosi odpowiedzialność i może brać za to odpowiedzialność, natomiast w sensie prawdy materialnej to Kaczyński wcześniej wiedział o teczce Lesiaka niż ja, prawda, to znaczy to od Kaczyńskiego i jego przecieku do gazet, dzięki temu przeciekowi ja się w ogóle dowiedziałem, że coś takiego istnieje. No to był jakby element pewnej konstrukcji politycznej tego rządu, że kontroli nad MSW nie było w ogóle. Jedyny element istotny, na który oni się zgodzili, to to, że myśmy zarządzili, to jest bardzo ważna historycznie rzecz, niedoceniana często, że myśmy zarządzili w rządzie Suchockiej, a ja byłem tego zdecydowanym rzecznikiem, przekonałem do tego Suchocką, Pierwszy raz lustrację na wszystkie stanowiska rządowe, prawda? Tylko ona się odbywała w trybie kompletnie pozaustawowym. To znaczy zostało zawarte porozumienie z Urzędem Ochrony Państwa, że przed nominacją na jakiekolwiek stanowisko rządowe ja przesyłam listę, jako szef kancelarii, szef UOMO, przesyłam listę kandydatów do Urzędu Ochrony Państwa i przychodzi do mnie, bo oni się strasznie bali w ogóle wysyłać cokolwiek, nie chcieli w ogóle nic wysyłać, przychodzi do mnie osobiście raz w tygodniu konieczny, który był szefem Urzędu Ochrony Państwa i przynosi wyciągi z informacjami dotyczącymi tych osób, a rząd podejmuje sam decyzję, czy chce mianować, czy nie chce mianować. Na przykład w sprawie Boniego, gdy było wiadomo, że on był agentem, Słowska podjęła decyzję, żeby go jednak mianować. Prawda? Natomiast w paru innych przypadkach, gdzie w paru dziesięciu innych przypadkach na różne stanowiska rządowe w tym trybie właśnie nie zostali powołani agenci komunistycznej policji. To jest o tyle ciekawy proces, że to była jakby pozaustawowa, bo ustawy lustracyjnej jeszcze nie było. To była pierwsza lustracja agentów służb komunistycznych w rządzie. Prawda? W rządzie Olszewskiego nie było żadnej lustracji, proszę pamiętać. No tak. I Olszewski bez skrupułów mianował agenta wywiadu Olechowskiego na ministra finansów. No tak. To jest Olechowskiego, który nie zaprzeczał tego, że był agentem. Tak. Publicznie mówił, nawet jestem agentem, tak. Jest pan agentem, może pan być ministrem. Więc ta cała historia z walką z agentami Olszewskiego jest dość zabawna. No. Ona była czysto instrumentalna. No legenda przerasta ją na pewno. To w ogóle nie ulega najmniejszej wątpliwości. Znaczy, udało się tu stworzyć wielką legendę, prawda? Legendę o zdradzie. Mnie zresztą, ja nie zdawałem sobie z tego przez całe lata sprawy, wiele, wiele lat później, już nie pamiętam kiedy to było, ale myślę, że gdzieś koło roku 2000 to musiało być, poszliśmy na gdzieś w Warszawie na wódkę ze wspomnianym tu przez pana wcześniej Piotrem Zalembą i w trakcie tej rozmowy przy wódce
Piotrek zaczął mi opowiadać o tym, że czy wiesz, jakim przełomem myślowym dla mnie był 4 czerwca 92? Jakim przełomem? No ja jakby zrozumiałem, że istnieje tak naprawdę obóz zdrady narodowej, prawda? Znaczy, że coś jest, że trzeba zbudować jakąś nową rzeczywistość, że trzeba inną Polskę zbudować. I człowiek tak rozsądny, umiarkowany politycznie, jak Piotr Zaremba w przywódce to powiedział, to dlaczego ja to dzisiaj pamiętam po tylu latach? Bo dla mnie to znowu był pewien przełom myślowy. Ja zrozumiałem, że coś się wydarzyło wtedy, czego ja nie dostrzegłem, jeśli chodzi o zjawiska społeczne. No. A wtedy się narodził PiS. Nie w sensie materialnym, takim duchowym, ale w sensie duchowym. Tak. No. Wtedy się narodził PiS. Są nowe wybory. Lech Wałęsa rozwiązał Sejm. W kilku zdaniach, jak pan zareagował na tę Kaczyński decyzję? Kaczyński zresztą miał trwałe negocjacje z Kaczyńskim nad tym, żeby uniknąć głosowania nad wotum nieufności. Ja go zaprosiłem na taką rozmowę. Rozmawialiśmy wtedy i on nie doszło wtedy do porozumienia, ponieważ on jako warunek stawiał lustrację Wałęsę, czyli usunięcie prezydenta z urzędu. No tak. Ja uważałem, że to jest awantura na tak dużą skalę, że jakby za cenę utrzymania rządu tego rodzaju awantury robić nie należy. Prawda? Więc dlatego nie doszło do tego, a Kaczyński chciał poprzeć rząd Suchocki i wejść do rządu, tylko że to była jedna cena. Ja byłem u niego w domu, wtedy proponowałem mu wejście do rządu Suchocki. Na Żoliborzu? Nie, to nie było. Nie u niego w domu. To spotkanie się odbyło w domu, to było we Włochach. W domu był taki, Boże, jak on się nazywał, bardzo blisko związany z Kaczyńskim, zaraz sobie przypomnę nazwisko. Glapiński. Nie, szef kadr, pewnie pan go nie zna, w Urzędzie Rady Ministrów za moich czasów. Znaczy ja utrzymałem szefa kadr. O, to nie wiem. Utrzymałem w Urzędzie Rady Ministrów szefa kadr, który był mianowany przez Olszewskiego. Bardzo mądry chłopak, taki pecetowiec wtedy, twardy, zdecydowany, bardzo lojalny wobec państwa. I to u niego w domu się odbyło właśnie to spotkanie wtedy z Kaczyńskim na temat tego, czy Kaczyński chciałby... No i się nie udało. Się nie udało. Tak. Jak pan zareagował na to, że Wałęsa rozwiązał Sejm? Że taka pustka na chwilę nastała, prawda? Czy zostało od razu ogłoszone, że będą wybory? Kiedy będą wybory? Czy to było takie zawieszenie na chwilę? Ja byłem jedynym człowiekiem z obozu rządowego, który rozmawiał z Wałęsą przed decyzją na ten temat, dlatego że jak był głosowanie, się okazało, że brakuje jednego głosu, nagle z góry gdzieś tam zbiegł któryś z tych współpracowników Wałęsy, że koniecznie prezydent mnie prosi o to, żebym przyszedł do niego do gabinetu. Tam w tym głównym korytarzu jest gabinet prezydencki, Wałęsa tam siedział ze swoją świtą. I ja tam poszedłem wtedy, zawołany przez Wałęsę, nie z własnej inicjatywy, i Wałęsa od drzwi mówi mi to, co wyrzucamy Sejm, nie rząd. Bo konstytucja była taka, że prezydent może w takich sytuacjach wyrzucić rząd albo wyrzucić Sejm. Wyrzucamy Sejm, a nie rząd. I to tak zdziwiło, że nie postawiłem oporu. Wydało mi się to bardzo ciekawe, nie? Znaczy, no, dla rządu jakaś taka, no jeszcze możliwość zrobienia paru rzeczy w parę miesięcy naprzód, prawda? To jest kilka miesięcy od następnych wyborów i tak dalej. Od razu było powiedziane, kiedy będą nowe wybory? To z konstytucji wynikało. Tak, to tam wiadomo było, że to jest kilka miesięcy, prawda? Zdążyliście przyjąć nową ordynację przed nimi. No, ordynację, zrobiliśmy parę innych rzeczy, tak? To znaczy, tuż przed. Tak, tuż przed. A to zbieg okoliczności. Tak, że ona akurat jeszcze nie było wiadomo, że przegracie głosowanie. A tak by w ogóle nie było i by było to samo, co poprzednio i by była kompletnie inna sytuacja polityczna w 93 roku. Tak. Bo SLD-PSL nie miałoby tak dominującej większości. Tak. I nie zareagowałem sprzeciwem. I wie pan, znów taka, wyciąga mnie pan na takie trafne punkty historyczne, bo to jest taki moment, który sobie trochę wyrzucam do tej pory, bo to był oczywiście błąd z perspektywy czasu, sądzę, to podtrzymanie rządu. Wałęsa powinien był, trzeba było Wałęsie powiedzieć, nie, wyznacz Suchocką, a jeżeli nie Suchocką, to kogoś innego, na kolejnego premiera i spróbujmy zrobić jeszcze jeden rząd, prawda? Mniej więcej podobny do tego, co jest, tylko w nowych warunkach to się daje sklecić, prawda? Ja tego nie powiedziałem. Nie wiem, czy gdybym to powiedział, to by na Wałęsę wpłynęło, czy nie, bo wydawało się, że on był zdeterminowany. Ale w każdym razie to jest jeden z tych momentów, które wspominam jako swój własny błąd. To znaczy, że byłem na tyle oszołomiony wizją, że nagle zostanie wykorzystany ten przepis konstytucji, który w ogóle był taki nowy kompletnie, prawda? Że tu Wałęsa rozpędzi parlament z dnia na dzień.
że przyjąłem to do wiadomości bez oporu. Potem to rozpędzenie się odbyło w bardzo brutalny sposób, prawda? No tam posłowie narzekali strasznie, bo Walesa w 10 minut później wyszedł na konferencję prasową, ogłosił, że nie ma Sejmu i ponieważ uznano, że decyzja prezydenta ma skutek natychmiastowy, Straż Marszałkowska przystąpiła do wyrzucania posłów, zamykania bramek i eksmisji z hotelu. No tak. Ci posłowie byli tak wstrząśnięci tym, co zrobili, i w ogóle do głowy im to nie przyszło, że nagle jadą do domu, już nie są posłami, prawda? No, bo no i wakacje. To było zdumiewające zupełnie. To była taka interpretacja konstytucji, słuszna zresztą, że akt prezydenta działa w sposób natychmiastowy. Więc Walesa wyszedł, powiedział, tak, nie ma. Po nowych wyborach wy jako Unia Demokratyczna w zasadzie byliście w prawie identycznej sytuacji, jak chodzi o mandaty. Tam 74 chyba, prawda? W poprzednim Sejmie 62. Czy realna była wizja, o której PSL mówił, że rząd bez SLD, czyli PSL, wy i Unia Pracy? Nie, no jakaś bzdura kompletna. Okay, czyli to był tylko element szantażu dla SLD, tak, żeby... Tak, bzdura kompletna, przecież oni dysponowali tak gigantyczną przewagą, że to w ogóle nie wchodziło w grę. Wiadomo było, że Kwaśniewski przejmuje władzę i to była gra między SLD a PSL-em. Tak. Kto kogo przechytrzy, ponieważ Kwaśniewski, jak wiadomo, dłuższy czas się nie chciał zgodzić na Pawełka tak. jako premiera. No to ich wielka, ciekawa bardzo rozgrywka, tak. Wtedy wy przystąpiliście do rozmów zjednoczeniowych z kongresem liberalno-demokratycznym. Przeciw Mazowieckiemu też. Mazowiecki był przeciw. Wykorzystany pan został... był za? Tak, ja byłem promotorem tego. Żałuję tego do dziś dnia. Że powstała Unia Wolności. Tak. Partia, którą musiałem opuścić, jak się okazało. Tak, to za chwilę... Unii Demokratycznej bym nie opuścił prawdopodobnie. Pierwszym przewodniczącym Unii Wolności został Tadeusz Mazowiecki, Donald Tusk wiceprzewodniczącym. Ale już po roku były nowe wybory. Tak szybko. Skąd to tak? No nie, bo był pucz. Normalny pucz, prawda? To znaczy... siedzę sobie w domu. Daty niech mnie pan nie pyta, bo nie pamiętam. Siedzę sobie w domu, dzwoni telefon. Leszek Balcerowicz. Gdzieś za granicą, bo ciągle za granicą. Panie Janie, bardzo pilna sprawa, musimy się spotkać. Panie profesorze, tego, a gdzie pan jest? Ja jestem za granicą, jutro wracam, godzina 12:05, w jakiejś tam barze, tu, no dobrze, będę, o co chodzi, tak. Czy może pan coś powiedzieć? Nie, nic nie mogę powiedzieć, wszystko panu powiem na miejscu. Dobrze. To była zdumiewająca zupełnie rozmowa. W jakimś barze żeśmy się spotkali. Nie pamiętam, co to był za bar. A rzeczywiście przyszedł, jak to Balcerowicz taki. Ten zegar tu w pośpiechu, mamy 10 minut. Za 10 minut gdzie indziej. No to zaczynamy. Mówi, to zaczynam. Panie profesorze, przepraszam, bo nie ten... Jak to, pan nic nie wie? Ja mówię, nie, no nie wiem, naprawdę. O co chodzi? Niech mi pan profesor powie, bo ja w ogóle nie rozumiem... dlaczego mnie pan tutaj tak wezwał? No jak to? Ja zostaję przewodniczącym Unii Wolności. Pan nic nie powiedział? Nikt panu nie powiedział? Gremek panu nie powiedział? Kuroń panu... Nie, nikt mi nic nie powiedział. No jak to? Zaczynamy. Tu proszę pana, pan jest jedną tutaj z ważnych osób. Tu będą dla pana takie zadania. Tu trzeba zrobić to. Wie pan, zjazd jest tamtego tego dnia. Tego dnia zostaję o tej godzinie przewodniczącym Unii Wolności. Czy pan mnie popiera? No ja wiem, jestem tak skonsternowany, w ogóle nikt nie mówił rzeczywiście. No jak to? Przecież jest spisek, proszę pana. Smolar, Geremek, wszyscy wiedzą, pan nie wie? Wszyscy nie wiedziałem. Mnie w spisek nie wciągnięto. I jak pan na to zareagował? No to był, potem żeśmy, potem skutkiem tego w krótkim okresie czasu, jak pan wie, było to, że zostałem spektakularnie wyrzucony z prezydium Unii Wolności. I to było zabawne, bo tego rodzaju wydarzenia to były tak ważne wydarzenia polityczne, że pamiętam, że Gazeta Wyborcza poświęciła temu całą swoją pierwszą stronę. Prawda? Bardzo zabawne. No tak. To rzeczy, no bo nie poparłem oczywiście Balcerowicza. A skąd się w ogóle wziął ten spisek, tak jak to Balcerowicz ujął? Chcieli obalić Mazowieckiego. Oni... Cała ta grupa lewicowa w Unii, czyli nie byli lewicowa, liberalna powiedzmy, prawda?
bardziej nieliberalna, koroska, bo to ani liberalna, ani lewicowa. Czyli taka socjologiczna. Socjologiczna, różnica. A nie ideologiczna, dokładnie tak. Więc oni nigdy nie lubili Mazowieckiego. Mazowiecki im wszedł strasznie w paradę wtedy, kiedy de facto jego kandydatura na premiera zablokowała drogę do premierostwa Geremkowi, prawda? Geremek był przekonany, że wcześniej czy później to on będzie premierem z Kwaśniewskim. I od tamtego czasu oni Mazowieckiego nie znosili. I jak się pojawiła okazja jakaś, żeby Mazowieckiego usunąć, no to organizowali spisek, żeby tego Mazowieckiego usunąć. I okazało się, że była większość na ten temat, że była do tego większość. Nieporozumienie, które wyniknęło w związku z moją osobą, polegało na tym, że Balcerowicz był przekonany, że ja jestem tak związany blisko z Geremkiem, że muszę być w spisku i że trzeba mi tylko przedstawić zadania. A ja o żadnym spisku nic nie wiedziałem. No więc on był szalenie rozczarowany i chyba nabrał od tego momentu takiego daleko idącej niechęci do mojej osoby. Tak? No, potem żeśmy się wiele lat później już kontakty się stały lepsze, ale ten moment był decydujący dla takiego... Dla tamtego czasu. Dla tamtego czasu, tak. Dobrze pan to powiedział. Potem został wybrany kandydatem Unii Wolności przeciwko Januszowi Januszkiewiczowi, właśnie Jacek Kuroń. Januszkiewicz był fatalną kandydaturą też. Czyli pan najbardziej chciał, żeby Hanna Suchocka była kandydatką? Tak. Wydawało się, że to jest jakby optymalne, ale... I wtedy się zaczął proces pana rozstawania z Unią Wolności od kandydatury Kurania? No, zaczął się od Balcerowicza, to znaczy, no, bo Balcerowicz nie umiał kierować partią. To, co on zaczął wyprawiać, to było szaleństwo. Chodzi o to, że nie można sobie wyobrazić, już wtedy było, i zresztą do dzisiaj tak jest, że partia polityczna to jest korporacja bankowa albo ubezpieczeniowa, w której istnieją tylko i wyłącznie technokratyczne polecenia i jakaś ewaluacja ich wykonania, prawda? Znaczy, no to jest absurdalna wizja partii. Jak się do Balcerowicza zaczynało mówić, że istnieje spór o takie rzeczy jak, nie wiem, przerywanie ciąży, o Kościół w Polsce, jego rolę, o... Tak, bo za tej kadencji SLD chciało wprowadzić czwartą poprawkę, czwartą przesłankę aborcji. Tak, prawda? Że istnieje olbrzymi problem z rekonstrukcją polskiego patriotyzmu, który ulega właśnie przekształceniom dość fundamentalnym, który może spowodować, że wylecimy w ogóle z obiegu, prawda, politycznego i tak dalej. No to miał takie oczy i mówił, że panowie mówią o jakichś rzeczach, które nie mają żadnego znaczenia, które w ogóle nie są przedmiotem naszej dyskusji, prawda, bo tu przedmiot naszej dyskusji jest w 7 punktach. I tu jest to, ten ma pójść tu, ten ma zrobić to, ten bam, podsumowanie. Znaczy to wiadomo było, że to jest rozkład partii kompletny. Ja odmawiałem partycypacji. Ja zacząłem mentalnie odchodzić od Unii od momentu Balcerowicza. Znaczy Balcerowicz był sprawcą mojego odejścia. Duchowym sprawcą, nie bezpośrednim, prawda? W 96 pan wyszedł? Chyba tak, w 6 albo 7. W 6 chyba tak, bo w 7 były wybory. Gdzieś na przełomie 6 i 7. Jak się okazało po latach, jednak dzisiaj to widać bardzo wyraźnie, że wtedy to nie było tak jasne, że skala takiego kontrrealnej ortodoksji Leszka Balcerowicza myślowej jest tego rodzaju, że z nim w ogóle się o wielu sprawach faktycznie nie daje się w ogóle rozmawiać. Prawda? To do dzisiaj bardzo wyraźnie widać, kiedy on... To, co on mówi i robi, prawda, pokazuje jego kompletne rozjechanie się. Znaczy tak, widać, że nie znosi sprzeciwu czy polemiki. To nie tylko to raz, że nie znosi sprzeciwu w ogóle. To uważa, że skoro on reprezentuje to, co jest racjonalne, a inni ludzie są też racjonalni, to jak może być sprzeciw? To znaczy sprzeciw to jest dowód tego, że ktoś jest niemądry, a nie dlatego, że się sprzeciwia, że ma inne zdanie, prawda? Znaczy to jest technokratyczna koncepcja prawdy. To jest raz, ale co ważniejsze było to, że od tego, że on ma klapki na oczach, to znaczy, że on kompletnie nie rozumie świata, że to jest człowiek nierozumiejący świata. On,
odegrał bardzo dobrą rolę w pewnym momencie historii Polski, bardzo dobrą, opatrznościową. Tylko że to, że raz odegrał opatrznościową rolę, spowodowało, że on sobie wyobraził, że zawsze jego myślenie i jego przekonania na temat polityki będą miały rolę opatrznościową. I tak zaczął się oddalać od rzeczywistości. Moim zdaniem dzisiaj gdzieś funkcjonuje na jakimś, w jakiejś sferze kompletnej iluzji, prawda? Z tą swoją obroną pryncypiów neoliberalnej ekonomii. No to jest tak śmieszne, że to jest aż człowiek, który nie jest zdolny zmieniać poglądów pod wpływem rzeczywistości, no jest fanatykiem, tak? Na tym problem polega. W życiu i w polityce jest tak, tu polityka do życia jest bardzo potrzebna, że myślenie wymaga zmieniania poglądów na różne rzeczy, bo świat się zmienia i ze zmianą świata trzeba zmieniać pogląd na świat. Jak ktoś myśli, to zmienia poglądy. No to jest konserwatyzm Benjamina Disraeliego, prawda? Tak, Disraeli to jest wyjątkowo, powiedziałbym, cyniczna postać konserwatyzmu. Tak, to prawda. Aczkolwiek no jeden z pomników, można powiedzieć. Tak, wielka postać historii brytyjskiej, niewątpliwie, i ojciec kluczowych reform w Wielkiej Brytanii, których dokonali wcale nie Whigowie, tylko konserwatyści. No. Założył pan wtedy, odchodząc z Unii, już od razu stronnictwo konserwatywno-ludowe? SKS z Bronkiem Komorowskim, tak. Wy założyliście to jako ci secesjoniści z Unii, tak? Dwóch nas było, tak. I przyłączyli się do was ludzie tam... Balaszowcy. Kazimierz Michał Jazdowski, tak? Hall. Hall i Balaszowcy, też. Czyli partia wiejska. Tak. Grupa wiejska funkcjonująca, Śliż, Balasz. No, powstała strasznie fajna partia powstała w pewnym momencie. Od razu staliście się częścią akcji wyborczej Solidarność, tak. Mariana Krzekleskiego? Tak. Byliśmy, pamiętam, z Halem i z Balaszem w Gdańsku wtedy i w jakiejś kawiarni, żeśmy długo rozmawiali z Krzekleskim. On był bardzo miły dla nas i odbudował wtedy ten AWS i z dużym entuzjazmem nas potraktował, co było dla mnie nawet zdziwieniem, bo przecież dzielił nas bardzo niedawny frontalny spór o upadek rządu Słuchackiej. Tak, rząd Słuchackiej, no właśnie. On w znacznej mierze spowodował. Okazało się, że nie jest pamiętliwy pod tym względem i że bardzo mu zależy na tym, żeby obóz przez niego budowany miał takim konglomeratem różnych nurtów wywodzących się z Solidarności. To była jego wizja. I że do tego konglomeratu nawet miałem takie wrażenie, my jesteśmy mu bardzo potrzebni. To było dla mnie bardzo miłe, takie, powiedziałbym, zaskakująco sympatyczne, bo spodziewałem się, że to będzie szło z dużym trudem, okazało się, że w ogóle nie ma żadnych problemów. Czyli to Marian Krzekleski was zaprosił do współpracy? Myśmy chyba pojechali do niego z własnej inicjatywy, ale on był, tak powiem, serce na stole. Wtedy jeszcze się toczyła końcówka dyskusji nad konstytucją, prawda? Pan był członkiem Komisji Konstytucyjnej. Komisji Konstytucyjnej nieszczęsnej, tak. Był pan ostatecznie przeciwny projektowi? Dla mnie kluczowym momentem, ale ja byłem kompletnie odosobniony tutaj w tej sprawie, chyba jestem do dzisiaj jeszcze odosobniony, to było takie poczucie właśnie też pewnego osamotnienia i odosobnienia i niezrozumienia wtedy w polityce, które potem też zaważyło dość istotnie nad późniejszymi moimi losami i było, bo wtedy po raz pierwszy myślałem o wycofaniu się z polityki, no bo pierwszy raz, nie zrobiłem tego oczywiście, ale pierwszy raz w ogóle mi ta myśl przyszła do głowy w Komisji Konstytucyjnej. Dlatego, że tam było tak, że ja się w pewnym momencie skoncentrowałem na jednej kwestii, bo tam pracowały podzespoły w Konstytucji, nie można się było wszystkim zajmować. Skoncentrowałem się na kwestii rządu. To był jeszcze taki moment, że myśmy, to też na dzisiejsze stosunki niewyobrażalne zupełnie, ale myśmy z Krzysztofem Janikiem, który był po stronie obozu rządzącego SLD, wspólnie w tak zwanej Komisji Pola przeprowadzali fundamentalną dla systemu rządzenia reformę organizacji gabinetu, która doprowadziła do powstania ustawy o Radzie Ministrów i ustawy o działach administracji rządowej przeciw liderom partyjnym, przy proteście rządu, bojkocie ministrów, prawda? Ale pewna determinacja grupy polityków po stronie obozu rządzącego, lewica rządząca wtedy, i po stronie opozycji, a jakby ja i Janik byliśmy zwolennikami tutaj pewnego rodzaju po jednej i po drugiej stronie, udawało się zrobić coś, co w moim przekonaniu jest jednym z największych osiągnięć myśli państwowej w Polsce po 1989 roku do dziś dnia. Znaczy zbudować nowoczesną konstrukcję gabinetu, w ogóle dzięki której jest możliwe rządzenie. Więc ja byłem w to bardzo mocno wciągnięty i próbowałem część tych doświadczeń przenieść na Komisję Konstytucyjną.
to był kompletny impas. Znaczy, jak ja proponowałem jakieś rozwiązania dotyczące wzmocnienia rządu, wzmocnienia premiera, pójścia w kierunku systemu kanclerskiego, to świętej pamięci profesor Jerzy Ciemniewski, którego bardzo cenię, nawiasem mówiąc, prawa ręka Mazowieckiego, jego jeden z najbliższych doradców wtedy, kiedy był premierem, krzyczał, pamiętam, w Komisji Konstytucyjnej, że Jan Rokita to jest człowiek, który chce doprowadzić w Polsce do dyktatury. A premier Mazowiecki, który, pani świeci nad jego duszą też, który był bardziej kompromisowy, w takich mowach pełnych troski i zamyślenia nad moimi propozycjami mówił, że to, co pan poseł Rokita proponuje, to są tak trudne rzeczy, że one wymagają namysłu. Jest za wcześnie, żebyśmy mogli na ten temat decydować. Było 8 lat po powstaniu państwa, które nie miało konstytucji. Był moment wypracowywania konstytucji. Mazowiecki twierdził, że to jest za wcześnie i że nad tym trzeba pomyśleć. Prawda? A Ciemniewski grzmiał, że to jest... Czyli to a lewica w ogóle nie chciała wzmocnienia rządu. Lewica się koncentrowała wyłącznie na urzędzie prezydenta. Prawda? I ja tam ponosiłem porażkę za porażką. Jak pan wie pewnie, a może pan nie wie, do tej pory konstytucja jest zbudowana w sposób sprzeczny wewnętrznie, prawda? Jeśli chodzi o konstrukcję rządu i konstrukcję samorządu terytorialnego, czyli konstrukcję egzekutywy państwowej, to co jest w ustroju państwa najważniejsze, prawda? W konstrukcji egzekutywy państwowej. I to się nałożyło na walkę z finałowym projektem, z finałem konstytucji Krzaklewskiego. Tak. Ale Krzaklewski walczył z zupełnie innych motywów z tą konstytucją, bo Krzaklewski chciał, żeby tam była jakaś preambuła o kościele katolickim i o czymś tam jeszcze, co w ówczesnych warunkach wydawało się dość absurdalne. To, co Mazowiecki zaproponował jako preambułę zresztą, co obowiązuje do dziś dnia, jest moim zdaniem wielkim wkładem Mazowieckiego w tę konstytucję i genialnym z punktu widzenia pewnego pokoju ideowego, prawda? To znaczy, że ta formuła... Że zarówno wierzący... My wierzący i niewierzący, prawda? Wspólnie Polacy tego. Ci, którzy wyprowadzają wartości z innych źródeł i ci, którzy wierzą, że źródłem tych wartości jest Bóg. Tak. Fenomenalny wstęp. Fenomenalny, prawda? Jeden z najpiękniejszych wstępów do konstytucji w ogóle, jakie ludzkość wymyśliła i to jest, kto wie czy nie, pośród licznych win Mazowieckiego jedna jego wielka zasługa, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast w innych sprawach, znaczy w takich sprawach, gdzie chodziło właśnie o Kościół, o doktrynę, o ten, no to on był świetny. Natomiast tam, gdzie chodziło o rzeczy praktyczne dotyczące systemu rządzenia, byłaby negatem kompletnym. Znaczy niczego nie rozumiał, nie rozumiał mechanizmów, i mnie to strasznie zmartwiło to, że nie można było znaleźć zrozumienia dla takich rzeczy, które z punktu widzenia logiki wzmocnienia państwa wydawały się zupełnie oczywiste z mojego punktu widzenia. To miałem takie wrażenie, że nikogo w ogóle nie obchodzi. To był pierwszy moment dla mnie traumatyczny w polityce. To znaczy pierwszy raz miałem poczucie takie, że sprawy, które ja uważam dla Polski są kluczowe, mogą się okazywać dla 99% polityków kompletnie nieistotne i że w związku z tym coś jest nie tak. To znaczy, że jestem jakoś inny i że powinien sobie postawić pytanie, czy to jest dla mnie właściwe miejsce.